grillowali, smażyli kiełbasę, mieli kanapki, odpoczywali nad wodą. A tu już też grillują, czujesz? No czuję, ty. O, jest ślimak, zobacz, nawet dwa. Widziałeś? Nie, trzy są. Chodź zobacz. Jadowity czy... Jak jadowity? Nie, ale tutaj... Możesz zobaczyć. Jeden, a tam drugi. O, to jest ślimak. Tylko wrzuć do pini do wody, nie? Czy jest okulary? Okulary? No, tam. Pokaż, on nic. Małżeń? Nie, tam nie ma tutaj małżeń. Nie, małż nie ma, ale w Otmuchowie widziałem małże. Słodkowodne. O, to też jest ślimak. To tego wylazłeś? Nie. A to on se tak... Wylazł, tam by go wyrzuciło. Wylazł. Nie, ja pewnie sobie wylazł. One chyba tutaj jedzą jakieś rośliny takie przygnite, nie? A, coś do tego. Po to są te ślimaki. Chcę będę płynął z brzegu, bo tam na głębokim to i tak nic nie widać. No, robaczka, może ten się uratuje. To ślimaka? Nie, robaczka. Podoba mi się ta roślinność. Nałożyłem trzy rodzaje roślin. No. Ale się tak nie znam. Trochę muli się woda jak widzi, nie? Na bok. Niestety. Upadnie. Wiesz co ja myślałem? O trampkach. Trampkach? Aby się buty nie... Aby się kamienie nie wbijały w stopy. Ja w sandałach tutaj wchodziłem, ale można też te buty takie do bieli wody, nie? No.
chłopaka, a nie kura. Chodźcie. Ja chodź. Let's do. Chodź mnie, no chodź. Chodź tu. No chodź. Chodź tu. Pano tu. Chodź tu. Tutaj. Chodź tu. Chodź tu. I tutaj siedzieć. Siad. Tania. Wszystko się w stopę wbija. Nawet najdrobniejszy kamek. I jeszcze jak pani się to pan mówi, że też by to było lepiej. Nie no słuchaj, lepiej było z tego względu, że ludzie platfusów nie mieli. To chodzi tam, chodził bo ochronę, miał podstawę inną. Po prostu podstawę przede wszystkim. Garbów nie było. Mało kto teraz garbi. Mało kto miał garba w tych czasach. Tylko, że my chodzimy od urodzenia w butach, tak? Są przyzwyczajone. Chodzimy na butaka i co? Kamień nie kamień zapierdziela, tak? Szkło, nie szkło, gorące węgla chodzi. Kajak.
Pepe. Jak wrażenie? Jest inaczej? Patrz, mogłem podpłynąć pod sam ten. Co? Jak wrażenia? Jest inaczej? Jest inaczej. Zdecydowanie. No, polecam ci wejść na moment, zobaczysz sobie. Są te długie rośliny, widać ślimaki, widać kijanki. No i małych rybek bardzo mało. Tam jest o wiele więcej rybek. Chcesz te założyć sobie płetwę? Próbuj. Płetwami jest zajebiście. No, to zajebiście. Ja wolę z płetwami niż bez. Bo się kamieni nie wbijają w stronę. Tak, cwaniaku, tak! Poczekaj, potrzebam maskę, a ty coś załóż. Mam rację? Ale nie, łatwiej się płynie, łatwiej nie, utrzymać się na powierzchni. Dużą powierzchnię to nie. Tak. Płynie bardzo szybko płetwa. Ile takie płetwy kosztują? Te 39 zł, ale kupiłem małe dlatego, że chciałem zobaczyć, czy w ogóle ten, ale następnym razem kupiłem dłuższe już takie typowe, bo po prostu nie wiedziałem, jak będzie mi się pływać. Nie? No powiem ci wprost, takie małe też są fajne, bo to... One są do szybkiego pływania. Znaczy one są do, znaczy do wolnego pływania? Nie, 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 do szybkiego. Poczytaj to na internecie. Kwestia techniki po prostu. Ja specjalnie mogę to powiedzieć. Znaczy one są wygodniejsze, bo normalnie się do pływami wchodzi tyłem, tak? Tak. A nie, chciało, że do szybkiego pływania to są, nie? Masz. Widziałeś na tej ślimaki? Nie. Ole, zimna woda. I tu pomóż mi ten, synek? No. Ten tył. To jest fajnie. Nie, to bo zimna woda. Co z tym masz prowadzić? Nie, słuchaj, muszę się najpierw ochlapać. Jak kaftan bezpieczeństwa. Ostatnio widziałem zdjęcie, jak Wiesiłowskiego w kaftanie prowadzi. A, ja... Ale naprawdę? Nie no, fotomontaż to się kurwa nie ciągnął. A przydałby się. Czubi tyle. Tak. Popierdolenie. A też by się chciało śmiać, jak pokazywali ten sejm. Dzieci, co nie? Aha, ale no. One przecież pokazywały, jak dorośli się zachowują. I wielkie oburzenie. Jak tak przyszłość Polski będzie wyglądać? Tak młode pokolenie, to co to będzie? Ale oni pokazują, jak wy się do cholery dupki głupie zachowujecie, tak? Dokładnie tak. Przecież tego kurwa z kosmosu nie biorą. Gdzieś tam jacyś kodomici wychodzą, obrażeni, bo to, bo tamto. To wszystko jest kurwa udawane, no. To widać gołym okiem. No dokładnie. Ślimaczek pusty. Będziesz pływał, to upadnie. Dobra. Nie mówię, na spokojnie się popływaj. Thank you.
fajnie mu to idzie z tymi płetwami. Kaju, chodź tu. Chodź. O, mam te sandały, super. Się założę. Mała sugestia do tych, co tutaj biwakują, wędkują i tak dalej. Zabierajcie ze sobą swoje puszki po piwie, jakieś plastikowe worki, po prostu śmieci. Niech tylko każdy bierze swoje i będzie tutaj czysto. Żabką płynie? Ale płytko, nie? Płytko! Ja się zapątałem w rośliny. Wiem. Kaju! Tylko nie wrzucaj. Nie. Co oni tutaj łowią, ci wędkarze? Ciekaw jestem.
wyjdzie. No. Kaja. Mamy na kocyku jest? Kaja. Gdzie jest Kaja? Tata. Gdzie ty tam łazisz? Kaju, gdzie ty chodzisz? Macieka, popłyń tam w te rośliny. Głęboko? No, widziałem właśnie. Coś mnie upierdoliło. Jakaś mucha mnie upieprzyła. Po ile roślin? Próbujesz masę popływać? Nie, w czasie ciemno. No szybko płynie. Jak widzicie, każdy może płynąć w tej masce, którą polecałem na innym filmie. Także nikt nie będzie żałował wydanych pieniędzy. Nie ma co płynąć w rośliny, bo może się zdrowo zaplątać w nie. No ja wiem, zdaję sobie sprawę. Widziałeś. Tam taki dużo tych roślin, nie? Chłopie, jak sieć. Ty, ale tam może i ryby są, nie? Słuchaj, tam powinny być ryby, ale tam masz po prostu sieć z tych roślin, to nie? Jak płyniesz, to zaplączysz się i cóż. Nie wypłyniesz. Woda jest super. Taka wyspa. Woda tak. To teraz wyjść pomoli. Trzeba było w kłęba wchodzić. A no bo się kamień tak bezlitośnie wbił w nogę, że musiałem je ściągnąć. Jak my wchodziliśmy w domkach, gdzie to było? Co takie tam loty były? Nad morzem w tamtym roku? Nie, woda super. To normalnie pędzi. Taka, takie kamloty były, że ledwo ściągnąłem. Bo to po te rośliny, ale po prostu no sieć. Wkładasz ręce, dwa, trzy razy zakręcisz, no kurwa masz. Szpule z tych rośliny.